Cześć, witam Cię na kolejnym spotkaniu. Zaraz wytłumaczę Ci, w jaki sposób uczynić instrukcje warunkowe jeszcze bardziej przydatnymi. Zrobimy to za pomocą dodania do nich klauzuli else, czyli w przeciwnym wypadku. Posłuchaj uważnie. Na poprzedniej lekcji nauczyłem Cię podstawowej składni instrukcji warunkowych w Pythonie. Przypominam, że wyglądała ona tak. If, jakiś warunek, dwukropek oraz instrukcje do wykonania. Zauważ jednak, że w takiej sytuacji sprawdzamy tylko jeden warunek. Albo innymi słowy, sprawdzamy tylko jeden przypadek. Czyli jeśli dany warunek jest spełniony, to wykonujemy jakieś instrukcje. Ale jeśli nie jest on spełniony, czyli daje wartość false, wtedy nie robimy absolutnie nic. A co jeśli chcielibyśmy wykonać coś w przeciwnym wypadku? Na przykład podczas grania w jakąś grę, jeśli gracz próbuje zakupić jakiś sprzęt w sklepie, potrzebuje do tego oczywiście odpowiednią ilość złota lub innej waluty. Jeśli gracz wyraża chęć zakupu, musimy sprawdzić, czy w ekwipunku posiada wystarczającą ilość pieniędzy. Jeśli tak, sprzedajemy mu przedmiot, jeśli nie, czyli właśnie w przeciwnym wypadku, możemy wypisać komunikat: przykro mi, masz niewystarczającą ilość złota. Kod takiej operacji mógłby wyglądać mniej więcej tak. Jeżeli gracz posiada wystarczającą ilość złota, to sprzedaj mu przedmiot. W przeciwnym wypadku wypisz: przykro mi, masz niewystarczającą ilość złota. No i w jaki sposób moglibyśmy to zaprogramować? Oczywiście możemy to zrobić za pomocą dwóch instrukcji warunkowych. W ten sposób. W pierwszej instrukcji sprawdzamy, czy złota gracza jest więcej lub tyle samo, ile wynosi cena przedmiotu. Tego operatora nie omawiałem na poprzedniej lekcji, ale w ciągu następnych kilkunastu minut się nim zajmiemy. Teraz tylko wspominam, że oznacza on większy lub równy. Jeśli ten warunek jest spełniony, czyli daje wartość true, to sprzedajemy przedmiot. W drugiej instrukcji sprawdzamy rzecz odwrotną. Jeżeli złoto gracza jest mniejsze od ceny, oznacza to, że nie ma on wystarczająco dużo pieniędzy, więc wypisujemy mu odpowiedni komunikat. W taki sposób jest w pełni poprawny, ale programiści mają na to lepszy. Można te dwie instrukcje połączyć w jedną, bardziej rozbudowaną, za pomocą słowa kluczowego else, który oznacza w przeciwnym wypadku. Spójrz, jakby ten kod wyglądał z wykorzystaniem klauzuli else. Nie uważasz, że wygląda to ładniej? Pierwsza część zostaje taka sama. Jeżeli gracz ma wystarczająco dużo złota, sprzedajemy mu przedmiot. Potem nastąpiła zmiana. Usunęliśmy drugie zapytanie if i zamiast niego umieściliśmy słowo else. Teraz nie są to dwie oddzielne instrukcje warunkowe. Jest to jedna instrukcja z dwoma przypadkami. Albo warunek jest spełniony i sprzedajemy przedmiot, albo warunek nie jest spełniony, czyli mamy przeciwny wypadek i wtedy wypisujemy komunikat. Czyli de facto instrukcje umieszczone po słówku else wykonują się wtedy, gdy warunek po słówku if daje wartość false. Całą tę instrukcję można przeczytać w ten sposób. Jeżeli złoto gracza jest większe lub równe cena, sprzedaj. W przeciwnym wypadku, czyli jeśli złoto gracza nie jest większe lub równe cena, wypisz komunikat. Tak prezentuje się podstawowa składnia instrukcji warunkowej, rozszerzona o klauzulę else. Zauważ, że słowo if oraz słówko else znajdują się na tym samym poziomie, czyli odstęp tych słówek od lewej krawędzi ekranu jest równy 0. To bardzo ważne. Czasem programiści popełniają taki błąd, że słowo else znajduje się wewnątrz bloku kodu instrukcji if. To jest błąd. Te dwa słowa muszą być na tym samym poziomie.
Z tego wynika również, że mamy tutaj dwa różne bloki kodu. Jeden znajduje się między słowem if, a słowem else, a drugi po słówku else. No dobrze, ale koniec już tej teorii. Przejdźmy w końcu do praktyki. Napiszmy program, który będzie nawiązywał do Minecrafta. Użytkownik wprowadzi z klawiatury ilość diamentów w swoim ekwipunku, a następnie program odpowie mu, po pierwsze, czy ma parzystą czy nieparzystą ilość diamentów i czy może stworzyć z tych diamentów zbroję oraz kilof. Bierzmy się do kodowania. Odpalmy zatem naszego idla, zakładka File i otwieramy nowy plik. Na sam początek zapytajmy użytkownika o ilość diamentów. W jaki sposób pobieramy dane od użytkownika? Oczywiście za pomocą funkcji input. Stwarzamy zatem zmienną o nazwie diamenty i przypisujemy do niej wynik działania funkcji input z pytaniem: ile masz diamentów? Dwukropek, spacja, zamykam cudzysłów, zamykam nawias. Zauważ, że jak zwykle pomiędzy dwukropkiem a zamykającym cudzysłowem robię spację, żeby to pytanie nie zlało mi się z odpowiedzią. Tą ilość diamentów będziemy porównywać z innymi liczbami, konkretnie z liczbami diamentów potrzebnymi do stworzenia zbroi czy kilofa w Minecrafcie. Więc nasza zmienna diamenty musi być typu liczbowego. O czym zatem trzeba pamiętać? Przypominam, że funkcja input zawsze, czegokolwiek byśmy nie wpisali, zwraca nam łańcuch znaków, a nie liczbę. Musimy zatem przekonwertować tą zmienną na liczbę całkowitą. Raczej nie można mieć 7,5 diamentu. Pamiętasz, jak nazywała się funkcja konwertująca na liczbę całkowitą? Była to funkcja int, skrót od integer, czyli liczba całkowita. Moglibyśmy zatem w następnej linijce napisać diamenty równa się wynik działania funkcji int z argumentem diamenty. Ale jest na to szybszy sposób. Możemy od razu wynik działania funkcji input przekonwertować na liczbę całkowitą. Żeby to zrobić, całego tego inputa zamykamy w funkcji int. Czyli piszemy na początku int, otwieramy nawias, idziemy na koniec i zamykamy nawias. Teraz na końcu mamy dwa nawiasy zamykające. Jeden od funkcji input i drugi od funkcji int. W następnych dwóch linijkach stwórzmy zmienną kilof oraz zmienną zbroja i do obu przypiszmy wartość false. Będzie to oznaczało, że póki co nieprawdą jest, że możemy stworzyć z naszych diamentów kilof oraz zbroję. Zaznaczam, że słowo false pisane jest z wielkiej litery. To bardzo ważne. Jeśli napiszesz to z małej litery, twój program się nie uruchomi. Czy pamiętasz może, jak nazywał się typ zmiennych, które mogły przechowywać tylko wartości true lub false? Był to typ boolean, czyli inaczej typ logiczny, a true i false to właśnie wartości logiczne. No dobrze, przejdźmy do pierwszego warunku. Chcielibyśmy sprawdzić, czy liczba naszych diamentów jest parzysta czy nieparzysta. Zakładam, że na lekcjach matematyki był już temat parzystości liczb, ale na wszelki wypadek przypomnę. Liczba parzysta to taka, która dzieli się przez 2, czyli na przykład 4, 8, 40 czy 156. Te wszystkie liczby dzielą się przez 2, czyli są parzyste. Innymi słowy, reszta z dzielenia tych liczb przez 2 wynosi 0. Znasz już pojęcie reszty z dzielenia, ponieważ zapewne było ono już na matematyce i przypomniałem to również na lekcji dotyczącej zmiennych liczbowych. Z kolei
Liczby nieparzyste to takie, które nie dzielą się przez 2, czyli na przykład 3, 9, 45 czy 287. Te wszystkie liczby nie są podzielne przez 2, czyli ich reszta z dzielenia przez 2 nie daje wartości 0. Jako że wszystkie te liczby są całkowite, to ich reszta z dzielenia przez 2 wynosi 1. I właśnie te reszty z dzielenia są bardzo ważne. To właśnie dzięki nim będziemy mogli sprawdzać, czy ilość diamentów jest parzysta. Jeśli programiści chcą sprawdzić, czy jakaś liczba jest parzysta, lub w ogólności, czy jakaś liczba jest podzielna przez inną liczbę, sprawdzają reszty z dzielenia przez tą liczbę. Jeżeli reszta z dzielenia liczby A przez liczbę B wynosi 0, oznacza to, że liczba A jest podzielna przez liczbę B. Proste. A my przecież wiemy, jak sprawdza się resztę z dzielenia, prawda? Oczywiście za pomocą operatora procent. Zatem zacznijmy instrukcję warunkową. Rozpoczynamy ją od słowa kluczowego if. Jeżeli. Następnie piszemy warunek. Tym razem nie będzie to proste porównanie zmiennej z jakąś wartością. Porównamy resztę z dzielenia naszej zmiennej diamenty przez 2 oraz 0. Piszemy zatem diamenty procent 2 równa się 0 i dwukropek. Jeżeli reszta z dzielenia wartości zmiennej diamenty przez 2 jest równa 0, oznacza to, że liczba ta dzieli się przez 2, więc jest parzysta. Wypiszmy zatem komunikat. Print w nawiasie i cudzysłowie masz parzystą liczbę diamentów. Zamykam cudzysłów, zamykam nawias. Przypominam, że przed tym printem mamy odstęp, który oznacza, że jest to blok kodu wykonujący się wewnątrz instrukcji warunkowej. Sprawdźmy teraz przeciwny przypadek. Wiemy przecież, że jeśli liczba jest całkowita i nie jest parzysta, no to na pewno jest nieparzysta. Dlatego użyjemy tutaj klauzuli else. Przechodzimy do następnej linijki, cofamy się na jej początek i piszemy słowo else. W przeciwnym wypadku kończymy dwukropkiem. Proszę, pamiętaj o tym, że klauzula else musi być na tym samym poziomie co słowo if. Podczas lekcji, które prowadziłem, wiele moich podopiecznych robiło tu błąd i pisało to w ten sposób. Wtedy program się nie uruchomi. Cofam z powrotem i przechodzimy do instrukcji, które mają się wykonać, jeśli liczba nie jest parzysta. No, jeśli nie jest ona parzysta, to jest nieparzysta. Piszemy zatem print masz nieparzystą liczbę diamentów. Zamykam cudzysłów, zamykam nawias. No dobrze, to załatwia nam sprawę parzystości. Jeżeli liczba diamentów jest podzielna przez 2, to piszemy, że jest parzysta. W przeciwnym wypadku piszemy, że jest nieparzysta. Zauważ, że nie sprawdzamy tu dwóch różnych warunków. To de facto jest jedna rozbudowana instrukcja warunkowa. Sprawdzamy tylko jeden warunek i jeśli nie jest on spełniony, przechodzimy do instrukcji po klauzuli else. OK. Przejdźmy teraz do sprawdzenia, czy nasz gracz może z diamentów stworzyć zbroję. Żeby stworzyć zbroję w Minecrafcie, potrzebne jest nam 8 diamentów. Oznacza to, że musimy sprawdzić, czy gracz posiada co najmniej 8 diamentów. Co najmniej. Jeśli posiada 9, 10 lub więcej, oczywiście może stworzyć zbroję i kilka diamentów mu zostanie. Zacznijmy zatem nową instrukcję warunkową. Idziemy do następnej linijki, cofamy się na jej początek i piszemy słówko if. To już jest zupełnie inna instrukcja warunkowa niż ta powyżej.
Następnie piszemy warunek. Porównujemy naszą zmienną diamenty z liczbą 8. I teraz nie chcemy sprawdzić, czy ta zmienna jest równa 8, tylko czy jest ona co najmniej równa 8. Czyli innymi słowy, czy jest większa lub równa 8. Do takiego porównania służy operator, który pokazywałem już na początku lekcji. Jest to znak większości, znajduje się on niedaleko spacji, oraz znak równa się. Dosłownie można to przeczytać większe równe. Analogicznie operator, który sprawdza, czy zmienna diamenty jest mniejsza lub równa 8, wyglądałby tak. Znak mniejszości i znak równa się. Na koniec piszemy 8 i dwukropek. Zatem ten warunek daje wartość true, jeżeli zmienna jest równa 8 lub jest większa od 8. Na przykład 9, 13 czy 50. No to co? Jeżeli gracz ma wystarczającą ilość diamentów, powiedzmy mu o tym. Przechodzimy do następnej linijki i po wcięciu print w nawiasie i cudzysłowie możesz stworzyć zbroję. Zamykam cudzysłów, zamykam nawias. Ustawmy również zmienną zbroja na wartość true. Czyli prawdą jest to, że gracz może stworzyć zbroję. Zaznaczam, że słowo true, tak samo jak słowo false, pisane jest z wielkiej litery. W przeciwnym wypadku, czyli jeżeli gracz nie ma równo 8 lub więcej od 8 diamentów, wypiszemy mu tylko stosowny komunikat. Żeby sprawdzić ten przeciwny wypadek, oczywiście użyjemy klauzuli else. Przechodzimy do następnej linijki, cofamy się na jej początek, piszemy else i dwukropek. Następna linijka automatycznie tworzy mi się stosowny odstęp. Print. Masz za mało diamentów na stworzenie zbroi. Zamykam cudzysłów, zamykam nawias. Super. Kolejny warunek za nami. Zostało nam tylko sprawdzenie, czy gracz może lub nie może stworzyć kilofa. Do stworzenia kilofa w Minecrafcie wystarczą zaledwie 3 diamenty. Musimy zatem sprawdzić, czy gracz ma co najmniej 3 diamenty. Będzie to bardzo podobne do przykładu ze zbroją, więc zrobimy ją trochę w inny sposób. Najpierw sprawdzimy, czy gracz nie może stworzyć kilofa, czyli czy ma mniej niż 3 diamenty, a w przeciwnym wypadku będziemy wiedzieć, że może takowy stworzyć. Przechodzimy zatem do następnej linijki, cofamy się na jej początek i zaczynamy nową instrukcję warunkową, oczywiście od słowa kluczowego if. Jeżeli. Następnie napiszmy warunek. Sprawdzamy, czy zmienna diamenty jest mniejsza od 3. Nie mniejsza lub równa. Mniejsza. Jeśli chcemy sprawdzić, czy jedna wartość jest mniejsza od drugiej, piszemy tylko znak mniejszości. Analogicznie, gdybyśmy chcieli sprawdzić, czy liczba jest większa od drugiej, napisalibyśmy znak większości. Na koniec trójeczka i dwukropek. Jeżeli mamy mniej niż 3 diamenty, oznacza to, że nie możemy stworzyć kilofa, więc napiszmy taką informację graczowi. W następnej linijce, oczywiście po odstępie, print, nie możesz stworzyć kilofa. Smutna buźka, zamykam cudzysłów, zamykam nawias. W przeciwnym wypadku, czyli jeśli nie mamy mniej niż 3 diamentów, oznacza to, że ten kilof stworzyć możemy, ponieważ mamy równo lub więcej od 3 diamentów. W następnej linijce, oczywiście na jej początku, użyjmy klauzuli else i dwukropka.
A w jeszcze następnej linijce napiszmy print wystarczy ci na stworzenie kill-offa. Zamykam cudzysłów, zamykam nawias. Ustawmy jeszcze zmienną kill-off na wartość true. Super, to już koniec tego programu. Przejdę jeszcze do następnej linijki i cofnę się na jej początek. Zanim jednak sprawdzimy, czy program działa, upewnij się proszę, że masz dokładnie przepisany ten kod. Oczywiście nazwy zmiennych lub teksty w tych printach mogą być inne. Skup się jednak na nazwach funkcji, na tym, czy nie masz czasem literówek w zmiennych, na przykład raz masz diamenty z małej, a gdzie indziej z wielkiej litery. Spójrz, czy wszystkie nawiasy i cudzysłowy są pozamykane i co najważniejsze, zwróć uwagę na odstępy. Czy na pewno wszystkie słowa if oraz else są od razu przy krawędzi okna, a instrukcje, które mają wykonać się wewnątrz nich, są poprzedzone wcięciami. Zwróć uwagę również na dwukropki po warunkach lub klauzulach else. Dobrze. Skoro jesteśmy już pewni, że cały kod jest poprawnie napisany, uruchommy go. Naciskam klawisz F5 i zapisuję go w swoim folderze pod nazwą diamenty. Zapisz. No i spójrzmy. Jedyne pytanie. Ile masz diamentów? Powiedzmy, że mam tych diamentów 5. Enter. No i zobaczmy. Masz nieparzystą liczbę diamentów. Zgadza się. Program sprawdził ten warunek i jako, że reszta z dzielenia piątki przez 2 jest równa 1, to daje on wartość false. Więc została wykonana instrukcja spod klauzuli else, czyli przeciwny wypadek. Nieparzysta liczba diamentów. Dalej sprawdzony został warunek, czy mam więcej lub równo 8 diamentów. Niestety, również nie jest to prawdą i wykonane zostały instrukcje spod klauzuli else, czyli wypisano, masz za mało diamentów na stworzenie zbroi. Na sam koniec program sprawdził warunek, czy posiadam mniej niż 3 diamenty i tutaj również ten warunek dał wartość false, ponieważ mam więcej niż 3 diamenty. Z tego powodu dostałem informację, że mogę stworzyć kill-off. Jak na razie wszystko działa. Wykonały nam się same przeciwne wypadki. Tak dla pewności uruchommy program jeszcze raz. F5 i tym razem napiszę, że mam diamentów 12. Enter. Chyba wszystko się zgadza. Mam parzystą liczbę diamentów. To prawda, 12 dzieli się przez 2. Starczy mi na stworzenie zbroi oraz na stworzenie kill-offa. Wszystko działa. Na sam koniec chciałbym Ci jeszcze przypomnieć, że interaktywnej konsoli można używać do sprawdzania, w jaki sposób Python rozumie pewne warunki. W mojej interaktywnej konsoli napiszę coś takiego. 3 jest mniejsze od 2. Czy jest to prawda? Oczywiście, że nie, więc po naciśnięciu Entera wyświetla mi się false. To jest operator mniejszy. Sprawdza, czy pierwsza liczba jest mniejsza od drugiej. Oczywiście 3 nie jest mniejsze od 2. Dalej. 4 równa się 4. Oczywiście jest to prawda, więc gdy wcisnę Enter, wyświetla mi się wartość true. Kolejny warunek. 1 nie jest równe 1. Przypominam, że wykrzyknik równa się oznacza nierówne. Czyli sprawdzamy, czy pierwsza liczba nie jest równa drugiej. Oczywiście jest to nieprawda, bo jedynka jest równa jedynce. Enter i wyskakuje false. Niekoniecznie w tych warunkach muszą być tylko pojedyncze liczby. Mogą to być również jakieś działania. Na przykład
17 plus 3 jest większe od 13. Oczywiście jest to prawda. 20 jest większe od 13. Enter. Wartość true. Następnie 12% 2 równa się 0. Sprawdzamy, czy reszta z dzielenia 12 przez 2 jest równa 0. Oczywiście tak. 12 jest podzielne przez 2. Mamy zatem wartość true. No to teraz tak. 12, 2 slesze, 4 równa się 9, 2 slesze, 3. Uhu, tu już jest coś ciekawego. Patrzymy, czy 12 podzielone przez 4 jest równe tyle, co 9 podzielone przez 3. Przypominam, że podwójny ukośnik oznacza dzielenie całkowito-liczbowe, czyli wynik takiego działania zawsze jest liczbą całkowitą. Co prawda, w tym wypadku oba te działania dają wynik równo 3, więc niewiele to zmienia. No, ale skoro te wyniki są równe, no to oczywiście Python interpretuje to jako wartość true. A teraz taka zagadka. True jest równe true. Czy prawda jest prawdą? No oczywiście, że tak. Enter, wartość true. Jak widać, niekoniecznie musimy porównywać ze sobą liczby. Możemy też porównywać wartości logiczne, albo łańcuchy znaków. A teraz false równa się false. Jak myślisz? No, fałsz jest fałszem, więc to również daje wartość true. Jest to prawda. Fałsz faktycznie jest równy fałsz. A coś takiego? True równa się false. Oczywiście jest to nieprawda. Enter, wartość false. Prawda nie jest równa fałszowi. No dobrze, to już wszystko, co chciałem Ci pokazać na tym spotkaniu. Zachęcam Cię oczywiście do zabawy z tym programem oraz napisaniu kilku własnych, w którym skorzystasz z klauzuli else. Zaznaczam, że tej klauzuli można użyć tylko i wyłącznie po zapytaniu if. Nie możesz stworzyć samej klauzuli else. No bo do czego to się odnosi? W przeciwnym wypadku, do czego? Bez sensu. Życzę Ci zatem owocnej pracy i do usłyszenia w następnej lekcji, na której jeszcze bardziej rozwiniemy sobie temat instrukcji warunkowych.